najprzystojniejszy burmistrz w województwie zachodniopomorskim. Pan Tomasz Banach. Jak wyrazić hołd dla was, dla kobiet, kiedy powstało tyle piosenek, kiedy powstało tyle filmów, tyle obrazów, tyle liryków, tyle pięknych słów o was, o kobietach. Nie wiem, jak to powiedzieć. Myślę, że tytuł dzisiejszego koncertu, do którego chyba pani Zosia się przyłożyła, jestem kobietą. A jak mówi piosenka, jestem dobrem, jestem złem, jestem wodą, jestem ogniem, jestem tak naprawdę czym? Najlepsza. Wszystkim, jestem wszystkim. Szanowni panie, każda z was jest córką, każda z was jest, może być matką, każda z was była wnuczką, jest i może być babcią. Każda z was jest uosobieniem tego, co my faceci nazywamy miłością. To miłość wam deklarujemy, a ja chciałbym właśnie tej pani symbolicznie, która tutaj jest koło mnie, przekazać te kwiaty, które są dla was wszystkich. I jeszcze jedną rzecz. Chciałem też zadeklarować swoje serce. Moje serce jest trochę mniejsze, trochę większe. Pozwólcie, że przekażę na ręce pani Zosi i to jest serce, które deklaruję dla was wszystkich kobiet jako wyraz mojego wielkiego uznania dla was i dla miłości, którą was wszystkich darzę. Wszystkiego najlepszego. Owa do góry, hasło dnia. Uśmiech najlepiej w życiu gra. Niech miłość ta swoją szansę ma. Ja nie mogę udać, że jutro nie obchodzimy kolejnego święta, Dnia Mężczyzny. Są dwie daty w kalendarzu, ale w Polsce obchodzi się 10 marca i ja w imieniu swoim, ale myślę, że też wszystkich pań tutaj na sali, chciałabym złożyć panom najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego dobrego. Dziękujemy, że jesteście z nami, że nas wspieracie, że zawsze jesteście koło nas i życzę wam bardzo dużo, dużo zdrowia, abyście mieli siłę znosić nasze czasami humory, fochy, ale żebyście mieli siłę po prostu nas kochać. Dziękuję. I na ręce Zbyszka złożę też serce symboliczne. Thank you.